Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Gas Station Simulator. No proszę Państwa, czekam tutaj, jak widać, na zmiłowanie Pańskie. Jeżeli chodzi o kwestię dostawy, $755 na naszym koncie bankowym. Czy ja mogę te samoloty zatankować, czy one po prostu nie? Ale sprawdzę. No nie mogę, właśnie, bo to paliwo tutaj mi jedzie. Okej. Dobra, od razu się przy zaworze ustawię. Słuchajcie, wiecie co? Wydaje mi się, że pójdę w ślady tutaj jednego z widzów, który lodziarnię sobie postawił i tak na dobrą sprawę tak go wkurzała, że ją zamknął. Bo dokładnie to samo mnie zaczyna tutaj mierdzić. No gościu, weź tego pytonga sobie podłącz tutaj szybciej. No kuźwa, ile mam czekać tutaj? Ciulu jeden. Ej, ty patałachu, ty. Się nadajesz do tarcia chrzanu, wiesz? Zaraz mi samoloty, kuźwa, odlecą. Dobra. Tankujemy tutaj pana. Tylko, żeby zdążyć, tak może ze 150 litrów niech on wleje. I dobra. Nie ma sprawy. Wszystko tu pod kontrolą jest. No dobra, jeszcze tego pana. Dokładnie tego chcę, gamoniu. Dobra, dostawa przy drzwiach do magazynu. Tam trzeba jeszcze, słuchajcie, skoczyć. No to skoczmy sobie. A, proszę uprzejmie. To ja zapomniałem, że dostawę robiłem. Ciekawe, gościu, ile dni tu już czekasz, bo jak Barn Findersa nagrywałem. Dobra. Dobra, elegancko. To mamy. A, drzwi zamykam. Wy tam pisaliście, słuchajcie, żeby nie tracić czasu na zamykanie drzwi ciężarówek i tak dalej. No ale... I że pytanie, po co ja to robię? Imersja, moi drodzy, imersja. A jak ktoś nie wie, co to znaczy, to niech sobie wygoogluje. Natomiast... Co się dzieje na samej stacji? Na samej stacji jest w miarę. Lodziki... Może dołożyć. Powiedzmy, pięć takich. Wystarczy. Kto mi tu trąbi, kuźwa, i dupę zawraca? Teraz tak, tutaj damy sobie może w ten sposób. Czy mam coś premium na składzie? Nie. To by wypadało pohandlować trochę z zamagranicznymi. Natomiast mogę zawsze dołożyć jeszcze papierochy. Elegancko. A, i ta czwóreczka już się nie zmieści. Czapeczki są. No dobrze, elegancko. Klient przy mini, klient przy garażu. O, został obsłużony, także gitarka. Tylko teraz tak, jak ja zamknę lodziarnię, to co ja zrobię z Sylwią, cholera? No nie wiem, czy Sylwia tak kiepsko robi lody. No generalnie też pisaliście, że jak mogę emerytowaną kobietę wysyłać do takiej pracy. Ale uwierzcie mi, że bez szczęki. No, chyba nie muszę kończyć. No dobra, co tu się dzieje? Nic się tu nie dzieje. Ricardo szaleje. No dobrze, niech i tak będzie. Czy on czegoś potrzebuje od nas? Dobra, tutaj kredeczki mu dostarczę. Lustereczka nie zamawiałem. Oponki. Możemy tyle wrzucić. A niech ma chłopaczyna, żeby mu nie zabrakło, tak? I olej. Ta sama sprawa. A akumulatorki? O, też są. Kuźwa. No dobra. Poczekamy już, słuchajcie, tutaj do zmiany, do zakończenia zmiany. O, w ten sposób. A to Nina robi loda. Ninka, a co ty się tak... No co tak na mnie patrzysz takim błagalnym wzrokiem? Już nie możesz, tak? Co, buzia boli, co, za zimno trochę. No dobra, słuchajcie, posprzątajmy może tutaj te śmieci, tak przy okazji. I bardzo dobrze. No okej. Okay. Co ja bym... Proszę przestać nagabywać mi tę panią, kuźwa, bo... Zaraz pierdziel dostaniesz w ciry i będziesz widział. Dobra, ja proponuję, żeby może pozbierać trochę karty, bo tam mamy kartę. Ciekawy jestem, czy to będzie tak, jak było, w sensie, że
My zbierzemy kartę, a ona się od nowa pojawi, tak? Bo to takie miejsce było tutaj. You found the card. A tam coś ciekawego może być, jakaś, nie wiem, kopalnia, nie kopalnia, co tam może być? I wy sugerowaliście, proszę państwa, aby ogarnąć miejsce... Uziwateś, żeś mnie wystraszył, ćwoku. Żeby ogarnąć miejsce, słuchajcie, do zabaw zamiast lodziarni, tak? Żeby ten piach może posprzątać również i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jest to dobry pomysł, tylko trzeba byłoby zerknąć, jak my tam będziemy stali finansowo, nie? W sensie, czy nam się to będzie opłacało. Ja tymczasem lecę zatankować samoloty, które do nas przyleciały. Być może uda się trochę pohandlować. Jakiś handelek wymienny. Ale przede wszystkim paliwo. Hola, amigo. Do you want to see what... Hola, ci palo! Amazing. Trochę go za bardzo przelałem, no ale dobrze, no niech już tak będzie. I teraz kolejna rzecz. To najpierw z tą panią pohandlujemy. Pani, widzę, ma jakieś tu... O, złote pingwiny. Wiecie co, ja bym to kupił. Buenos Aires, Winunio. Też bym może to kupił. Tylko no, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Co to za takie dekoracje będą. I co ona by chciała? Fajeczki, tutaj jakiś taki kapelutek. Czy tym kapelutkiem mogę ją skusić? Dobra, wszystkie kapelutki by chciała. Jakieś piekielne donaty. Donaty mi też wszystkie opędzluje. No ja cię kręcę. No patrzcie, tu nic, nawet brewka nie tyknie. A whisky original. Ja cię żeż kręcę. No dobra, no. Zabaweczki może. No powiem wam, naprawdę, dziołcha się targuje, no. No dobra. Co ty pierdzielisz? Ja nie wiem, czy twoje gusta, twoje usta, czy kuźwa... No, przesadziłaś. Czuję się oszukany. To gra nie warta świeczki była. No ale dobra, te pingwiny może tyle kosztowały. Cholera wie. O, następny. Aztec Status. Dobra, yerba mate wezmę od niego tylko, bo kuźwa, coś tak za bardzo mnie chyba nie będzie stać, ale... No zobaczmy. Co on by chciał? Takie zabaweczki. Zobaczmy. Dobra, te trzy mu mogę ogarnąć. Tutaj jakiś browareczek Z20. Może lodziczki, powiedzmy, z dychu. Raz 15, dobra. Trochę fajek, mam 15, to mogę... O! A paszą wam. Dobra, ja widzę, że cały czas zmiana niezmiennie pracuje. Może i tak. To dobrze, to niech sobie pracują. Już jest 20:40 coś tam. No i co? I oni już się... Nie, no Nina jeszcze gałku dziewajet, także... Żeby tutaj trochę posprzątam, bo widzę, że bajzel. Ale chyba sprzątanie już się skończyło, chociaż Charlotte jeszcze pracuje. Nie, no Sylwia! Karp pod tobą leży, to ty wypuściłaś, czy kto wypuścił? No bo nie wiadomo. Dobrze, w każdym razie my tutaj yerba mate możemy sobie wyłożyć, bo mamy. Wyłóżmy Z20. Bo może coś się jeszcze trafi. Na myjni. Automatico. A, właśnie, co do myjni. Słuchajcie, zejdźmy na dół może. Bo tutaj dosyć ciekawą rzecz żeście powiedzieli. No, weź, że się kuźwa tam... Mógłbyś się ogramować, bo ja nic nie widzę. Ona, zatrułem się. Ja pierdziule, co za... Dobra, bo wy tutaj mówiliście, żeby to włączać. Tu mamy jakiegoś wora. No to... A, i zasysa. A, widzicie. Elegancko. Dzięki za poradę. Stan paliwa jest niski. O, ale to na myjni, kurde. No to na myjni trzeba paliwko ogarnąć. I to pędzikiem.
Dobra, dostawa. Dostawa paliwa. I stru. I czekamy, aż Gamoń tu przyjedzie. Ile tego paliwa tu jest? Aha, nie mogę, bo George obsługuje. Ale George za chwilę kończy zmianę, także. A Ninka... Ninka też odpoczywa. No wcale się nie dziwię. No ona pierwsza poszła, bo przecież, no wiadomo. Miała taką pracę, a nie inną, nie? No dobra. Charlotka jeszcze tu coś obsługuje, kogoś... my czekamy na dostawę, więc dobrze. George'u poszedł już? Gdzie ten George jest? No? Przestań mi rzępolić. Kuźwa, no. Dobra. A Sylwia co tutaj? Sylwia, idź już odpocząć. Słuchaj, bo ja mam sprawę do załatwienia, no. Dobra, generalnie zarządzanie i ja stoisko z lodami wyłączam, żeby nie było. I całą stację też. Całą stację paliw również zamykam. Ludzie poszli na odpoczynek. Widzę, że nie poszli na odpoczynek, czyli trzeba specjalne zaproszenie Sylwii dać. Zwolni pracownika. Lista zadań. Iść na przerwę. Nie mogę teraz. Co ty masz, zaparcie tutaj? No dobra, no nie może teraz, to nie może teraz. No co jej tam będziemy? To bogatemu zabroni. No ale ja za to nie płacę, pierdzielę. Dobra. Tu pytąk się podłączył. Dostawa paliwa przy stacji. Okej. Okay. Wszyscy spierdzielajet. I... no popatrz, jaki mogiel, kuźwa. Ona odpoczywa, ale stojąc mi tutaj na stanowisku, także nie rozumiem, co się tu dzieje. Dlaczego to się podświetla? Nie możesz teraz tego użyć. No to też ciekawa sprawa. Dobra, to chociaż im zapłacę, nie? Oj, drogo, drogo mnie kosztujecie. Dobra, lecimy szybciutko zatankować samoloty. Ależ korek, kurde, felek, normalnie. Dawaj tu, mistrzuniu. Ciekawy jestem, czy coś uda się tu jeszcze wymodzić ciekawego? Tak, kuźwa, masz za frajer trochę paliwa, ty. Gamoniu. No, panią chętnie zalałem. Dobra. Co ta pani by mogła mi sprzedać? Lagera. Albo szampana możemy ogarnąć. Dobra. I teraz tak, zobaczmy ten kask tutaj pracownika. Widzę, że łatwo nie będzie znowu. Mamy 21 takich tych płynów do mycia, więc może tym jakoś ją skusimy? Może trochę mirindy by chciała. Okularki może? Cholera. Vintage glasses. Ale ja nie wiem, czy ja chcę to tak sprzedawać. Tego mamy sporo. Dobra, masz tego. No, nażryj się. Kuźwa, Mendo, ty wszystko zassała. 50 sztuk. Wiesz co? No właśnie. O, ten ma tutaj herbatę. Ile ja tego za 20 bym wziął? No, nie wiem, czy tymi misiami to ja coś skóra... O, wskóram. I to trzema. Okej, no dobra, ziomu, dzięki. Uźwa. Tego się nie spodziewałem. No dobrze, pa, zostawiła tego karpia Menda, no. Eś, kuźwa, to babsko, to mnie tak denerwuje, że... Eżeś ty. Słuchaj, bo pójdziesz na wcześniejszą emeryturę. Ja ci to mówię, Sylwia. Po co ty mi tu stoisz zamiast odpoczywać? A potem będzie, że cię, kuźwa, żylaki cisną gdzieś tam, kuźwa, ci popękały. I że od razu pod kolanówki na żylaki, kuźwa, kupować. Na koszt firmy, oczywiście. Się nalatam z tym. Biedne jest życie prezesa, naprawdę, kuźwa. No dobra, alkohol, zobaczmy, bo my tam na składzie lotniska mamy tego szampana. Nie mamy szampana? Łoś kutwa. Czekajcie. Tu mamy europejskiego lagerka.
No dobra, dajmy to. Dajmy 10 tego. I ten Buenos Wine, to winunio i to już się nie zmieści. No dobra, niech i tak będzie. Mówi się trudno, żyje się dalej. Dobra, takie chocki klocki, także lodziarnia zamknięta. Już Nina loda nie będzie robiła. Nie pozwolę, żeby mi tak kuźwa dziewczyna się męczyła. Natomiast zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja z... O, z ponczusiami. No to nie, no jeszcze mamy. 5 tam takich. O, tutaj jeszcze takie. I to wszystko. No dobrze, może coś na półeczkę, bo ta herbata tam chyba była na składzie. A nie, to mamy jakieś wafle. No dobra, niech będzie. Ale to jeszcze za mało. Tu jeszcze ogarniemy temat w ten sposób i trzeba będzie złożyć oczywiście zamówienie tutaj. A, tutaj nic nie mamy. A gdzie ta herbata, którą ja rzekomo zamówiłem? Znaczy kupiłem w handlu wymiennym. Gdzie to powinno stanąć? Czy to tutaj? A, to tutaj idzie. No dobra, to niech sobie stoi. Kuźwa, na dwie sztuki się nie zmieści, nie starczyło miejsca. No nic, no. Dobra, słuchajcie. Myślę, że jak na razie to będziemy w ten sposób funkcjonować. Czyli jak oni wszyscy będą wypoczęci, to mniej więcej będę o 6 otwierał i no i będziemy działać dalej. Tymczasem, dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy jak zawsze należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.